już się, że tak powiem, wycofują. Się zorientowali, że raczej tu nic nie narobią specjalnie. O, i tak ich dogonimy, dobra. Krzesław Doliwa niestety został ranny. No przykra sprawa. Się nam wykruszają czempioni. Ja nie mogę sobie zaprosić nowych czasami? Nie, jeszcze nie. Do 902 roku. Jeszcze nie mogę. Okej. Wróćmy tu do Przemyśla z powrotem. Tu mamy... Okej, to teraz Zwolen. Zajmujemy. Trochę prisonerów mamy. A, jest 100%. Dobre, no to... To poszło. Przemyśl jest nasz, okej. Dysbandujemy wszystkich. No i teraz Przemyśl zapewne kontrolę ma zerową, dokładnie. Aczkolwiek 0,4 na miesiąc idzie. I teraz sobie w Przemyślu postawimy coś takiego jak Gathering Halls, co nam daje... O! Last Gasp of the Great Migrations. Wędrówka ludów, ostatnie podrygi. Chieftess Ayandek, Magyar Warlord, is mastering the full strength in her realm to launch an all-conquering invasion of Pannonia. No, czyli tak jak zgodnie zresztą... A idzie dobrze, Wiktorow, nawet spoko. Nie jesteś władcą wszystkich prowincji, musisz je rozdać między wasali. Tak, zgadza się. Tak jak ja na przykład teraz mam coś takiego, że domain limit mój, czyli limit mojej domeny, to jest 5 holdingów. I to jest liczone tak, że w zależności od twojego głównego tytułu, jeśli jesteś księciem, to możesz mieć 2, tak jak tutaj jest na dole napisane. Jeśli jesteś księciem, masz plus 2 do domeny, jeśli jesteś królem, to masz plus 3, jak jesteś cesarzem, to masz chyba plus 4, a nie wiem, jak to tam idzie dalej. I za stewardshipa swojego, czyli za zdolność zarządzania, masz tak, że dostajesz plus 1 za każde 5 punktów stewardshipa. Czyli jak mam plus 3, no to mam stewardshipa między 15 a 19. W sumie. Bo to się liczy w sumie, łącznie z tym, co na przykład twoja żona jest w stanie dołożyć i wszyscy twoi kolesie w councilu. No, także tak to wygląda. Dwaj synowie są czempionami w tym momencie, tak, zgadza się. Zaraz to zmienimy, ale tak do końca nie wiem, który bym wolał, żeby nie był tym czempionem. Zaraz to ogarnę. Na pewno nie przekroczą Karpat, a to jest zgodnie z prawdą, bo faktycznie podczas wędrówki ludów Madziarzy, czyli dzisiejsi Węgrowie, przeszli gdzieś tam za Karpat do doliny, która się nazywa Pannonia i jest właśnie mniej więcej w tym miejscu, gdzie Węgry teraz. I podbili tam wszystkich i tam się osiedlili, więc zobaczymy, jak to będzie w tej grze z ich podbojami. Natomiast ja sobie chcę tutaj postawić teraz Gathering Hallsy, które będą kosztowały 101. A dlaczego tak drogo właśnie? A, bo są niewspółpracujące gildie i Sanctity of Nature jeszcze plus. A to walcie się. To sobie wystawię te longhouse'y w Radomiu, jak tak podchodzicie do tematu. Bo one powinny być deczko tańsze, właśnie, coś w okolicy 75-82. No tu jest Sanctity of Nature, to jest generalnie perk naszej religii. Nie, czy naszej kultury, nie pamiętam, któreś z dwóch, chyba religii. I generalnie to podraża mi o 10% koszt budynków, no bo oni uważają naturę za świętą i generalnie jak coś budujesz, to występujesz przeciwko naturze. Więc generalnie takie duże budynki są niefajne ze względu na religię, ale i tak wybudujemy, mimo że będzie troszkę droższy. Kosztuje to 82 golda, 200 prestiżu i 5 lat czasu, ale daje nam potem przyrost kontroli i prestiżu o 0,2 na miesiąc. A prestiż jest dość istotny też w tej grze, bo za prestiż kupujecie sobie to wojsko takie zaciężne. I właściwie to nie widzę powodu, żebyśmy sobie właśnie nie kupili jeszcze jednego. Myślę, że możemy tutaj dokupić jeszcze sobie spokojnie stóweczkę ludzi, bo cały czas prestiż będziemy mieli na plusie jeszcze.
Okej. No i teraz jest sprawa taka, że mamy znowu za dużą domenę i ten przemyśl muszę komuś oddać. Niech się nim martwi. Tylko komu? Tak naprawdę to ten chieftain crack byłby chyba najlepiej, żeby go... Temperate, brave, just... O! To ciekawe. On ma stewardshipa takiego powiedzmy średniego i słabe wykształcenie stosunkowo, ale jego brat z kolei ma na tym samym poziomie co tamten stewardshipa, to jego brat ma intrygę i ma deczko lepsze wykształcenie w learningu, ale ten jest paranoikiem, więc Rusłana bym się chciał rzeczywiście pozbyć, więc Rusłan dalej będzie moim czempionem. Natomiast tego drugiego faktycznie zlikwidujemy. Rusłan, jesteś czempionem, tak? Bardzo dobrze. A Chieftain Krak nie będziesz czempionem, mimo że zdecydowanie ma lepszego skilla. Więc Krak syn Kraka jest teraz jakby... Krak z Radomia, żeby był dziedzicem. No właśnie, właśnie, Łukasz, tak zrobimy. Tylko do tego potrzebujemy jakąś wojnę, żeby się pozbyć w bitwie naszego drugiego syna. Albo możemy go po prostu zamordować, co też jest zawsze jakąś opcją. A jak tam w ogóle u mnie ze zdrowiem? You are ailing. No, och, zdrowie nie jest za dobre już. Kurde. To chyba jednak spróbujemy. A nie mogę go zabić, bo jest moim dzieckiem. Cholera. No to albo go musimy wydziedziczyć. A wydziedziczmy go, co będziemy paranoika trzymać. Jeszcze w sumie tego nigdy nie robiłem. Wydziedziczmy dziada. Tak, wyrzuca Rusłana z linii sukcesji. Dokładnie tak. To kosztuje 300 prestiżu i 150 renomy. Oczywiście, robimy to. Straciło mnie opinię, co prawda. A czy on ma jakieś tytuły? Nie, jest unlanded, czyli generalnie nie ma problemu. A w sumie ma minus 17. Mogę mu dać ten przemyśl, tak naprawdę. Tak, ten jest moim nowym następcą, bardzo dobrze. Mogę mu dać ten przemyśl, niech ma w sumie. Będzie się cieszył wtedy, ma minus 17 opinię. Jak mu dam przemyśl, to się będzie cieszył. Będzie miał lepszą opinię o nas, chyba. Chociaż nie do końca, z tego co widzę. Możemy go jeszcze spróbować zesłajować troszeczkę, ale jest tylko 39% szansy na sukces. Także słabo. A jak tam mój Spymaster, co on w ogóle robi? No to powiedzmy w tym przemyślu, co niech tam będzie siedział. Teraz kwestia tak, religia jaka jest? Religia słowiańska jest wszędzie, bardzo ładnie, natomiast kultura... Tak myślałem, w przemyślu niestety mamy ruską kulturę, więc trzeba to spolonizować. Nie będziemy tam Rusków trzymać. Promocja kultury, fru do Przemyśla i niech oni tam się staną Polakami wszyscy. Propozycja alliansa. Z kim mamy tego alliansa? Pomimo naszych braków więzi krwi, chcę, żebyśmy razem, że tak powiem, stworzyli sojusz z księciem Chorisławem. Książę Chorisław z Orawy. No dobra. Książę Chorisław z Orawy może być. No i teraz jak już to mamy ogarnięte, to teraz trzeba szukać następnego celu do wojny. O, i tu się ciekawostka, pojawił się Ungwar, który jest księstwem. I to księstwo jest niezależne. Jakieś nowo powstałe chyba. Mają sojusz z Kunzakalem, księstwem Kunzakal, to jest przez małżeństwo księcia Sondokę z księżną Heleną. Zaraz, zaraz, to którzy to są? Tu jest księżna Helena. A, i to jest jej matka, High Priestess Susanna z Ungwaru.
Dobra, oni mają 1000 żołnierzy. Gdybyśmy im chcieli wypowiedzieć wojnę, podbój całego księstwa, księstwo Ungwar, wtedy dostajemy jakby dwa hrabstwa, więc trochę się opłaca. 188 i są inferior, ale mają 2000 wojska. 2000 wojska to jest dużo wojska. My możemy mieć co prawda w szczytowym momencie 2700, ale no mamy jeszcze ewentualnie sojuszników, z tym, że jak 188 prestiżu wydam na wypowiedzenie wojny, to nie wiem, czy będę miał na tyle, żeby przywołać potem sojuszników. Albo możemy ją podporządkować sobie i wtedy cały Ungwar byśmy dostali. Koszt jest ten sam. Nie, 250 jest koszt. No i musielibyśmy sobie poradzić. Ci mają 1000 żołnierzy. I Ungwar ma 1000 żołnierzy. No 2000 w sumie. Kurde. Subjugata można zrobić, czyli to podporządkowanie jakby, że zmuszenie do tego, żeby zostać naszym wasalem, można zrobić raz w życiu, nie? Więc wypadałoby to wykorzystać, zwłaszcza, że krak już niedługo kopytnie prawdopodobnie, więc jego następca będzie mógł to używać znowu, a z kolei jeśli krakiem tego nigdy nie użyje, to trochę się zmarnuje. Więc może to jest dobry moment. 250 prestiżu, dobra, lecimy z tym. Powołujemy armię. I teraz jest sprawa taka. Wypadałoby sobie zrobić też trochę, gdybyśmy ją wzięli do niewoli, to byłby wtedy święty spokój i od razu by się skończyła wojna. To by było fajne, więc może w tym gwarze nam się uda to zrobić. Ale tak czy siak wypadałoby może zrobić jakieś polowanko czy coś takiego. Nie ma takiej opcji w tym momencie niestety. Mogę wykupić jakiś więźniów jeszcze. O, za stóweczkę. Całkiem dobry dochód jest z więźniów. Dziuka miłowita. On stówkę kosztuje, ale teraz mają tylko 58, także. Także nie, na razie nie. Hrabinia Dobiesława za 25. Bardzo chętnie. Good deal. No i się okazuje, że oni tu mają więcej tego wojska. Momencik, momencik. Musimy zwołać sojuszników do wojny niestety. Wielkopolskę, ale to kosztuje 150 prestiżu. Będę na minusie. No ale dobra, zrobię to. Dobra, chwilowo się cofniemy do Krakowa. Nie mają dużo słabsze to wojsko, no ale ich jest 1000 więcej. Więc może być słabo. No zobaczymy. Dobra, ten z Wielkopolski przyjdzie. Mamy minus 120 prestiżu, ale jak wygramy jakiś parę bitew, to ten prestiż się uspokoi. Skąd oni nagle tyle wojska wzięli? Saris będą tu okupować teraz. Mają attrition. Dobra, sojusznicy już idą. 2800 wojska mają, także spoko. Jesteśmy, myślę, bezpieczni. Z tym, że Sarisu już raczej nie obronimy. No mój król jest dobrym dowódcą i oni w dodatku mają dużo słabszą armię. Mają maszyny oblężnicze w ogóle, gdzie jest taki dodatkowy symbol. W związku z tym to oblężenie im idzie dużo szybciej. 1,7 na dzień, a normalnie idzie 1,0 na dzień, jak nie macie czegoś takiego, więc to jest dużo szybsza sprawa. To jest przerąbane. Chcesz trafić, żeby twoje wojsko gdzieś się ruszyło i trafiasz prawym przyciskiem nie w... Co jest? Autosaving.
A, bo tam próbujemy kogoś przekonać, szczęsnego. No, tracę 75 prestiżu. Nie, nie, nie. Dostaję 75 prestiżu. Chcecie sobie trafić tak, żeby iść po prostu do hrabstwa, a trafiacie w coś tam. O, musieli przerwać oblężenie, bo jednak mają słabsze wojsko i się trochę wystraszyli. No, ale trochę zjarali ten Salis, nie, jakby nie było. Będziemy ich dołapać, dobra. Złapaliśmy ich, zaraz sojusznicy nam tu podejdą jeszcze. Bitwa spiska. Mają konnice, ale tu jest akurat nie. O, maimed, czyli zostaliśmy kaleką lekką. Ubramy. Mój szwagier, Wyszata, ma kazirodczy związek z własną siostrzenicą. Ojoj, co się to dzieje? No, tu jest kwestia tracenia opinii od jednych albo od drugich. Oczywiście, że wsadzamy go do pierdla. My daughter Olena is carrying a child conceived through a sinful union. She's not a married woman after all. No, nie jest jakby mężatką, ale generalnie nosi dziecko poczęte z niezbyt legalnego związku. Jak mógł, że tak powiem, moją córkę postawić w takiej pozycji? No właśnie. Dobra, idziemy do tego Ungwaru zdobywać tą stolicę. Być może uda się wtedy właśnie. O, dołapaliśmy tu jeszcze jakiś tysiączek. W sumie to oni specjalnie dużo wojska nie stracili podczas tej bitwy. O, Szczęsny bardzo ładnie tu zadziałał i polepszył stosunki z jakimś innym królem. O, Ruslan był ranny, jest. O, no to właśnie o to chodziło. Znaczy, no, teraz to już mi w sumie wisi, bo jest tak wydziedziczony. O, umarłem, dobra. Kontynuujemy jako krak drugi. Jak wygląda sytuacja? Mamy sporo pieniędzy, trochę prestiżu, nie jest źle. Wszystko po staremu. Wszystkie tytuły należą dalej do nas. Tylko jak z tą armią teraz? Czempioni. Bezprym, Mikołaj. Zygmunt jest Stuartem, dlatego nie walczy. Sulistryj, a nawet dwóch są czempionami. Janisław, wszystko fajne. Szczęsny jest chancellorem, więc nie walczy. Goszczon jest spymasterem, więc nie walczy. Rusłan z Przemyśla oczywiście walczy, no bo czemu nie? I Małowuj jest za słaby, żeby walczyć, więc może niech nie walczy. Świętopełk też. Dobra. Sytuacja jest w miarę ok. Zajmujemy ten Ungwar. Mam nadzieję, że po prostu weźmiemy ją, że tak powiem, do niewoli po oblężeniu i będzie sprawa załatwiona. Mamy strasznie słabą jakość wojska, a to ciekawe w sumie czemu, bo czempionów mamy sporo. Tego zaciężnego wojska mamy tam dość sporo. Nie wiem, czemu nam się ta jakość wojska tak bardzo pogorszyła. No ale okej. A tamte 2400 nam zasuwa tam po krainie. No, nasi kochani sojusznicy nam tu pomagają, bardzo dobrze. Kraków jest pod oblężeniem, 3300 ludzi tam jest. No, problem właśnie polega na tym, że. O, wziąłem do niewoli moją przeciwniczkę. Dobra, możemy skończyć wojnę. So be it.
No i pięknie. I teraz się nam Polska tutaj rozszerzyła troszeczkę jeszcze. O to chodzi, o to chodzi. Tam mamy jakiś niestety raidersów, których chyba musimy pacnąć. Wtedy będziemy mogli zbandować wojsko. Mamy wezwanie do wojny od naszego gościa z Orawy. No dobra. Przyjdziemy, przyjdziemy. W porządku. Gdzie ci raidersi poszli? Do Sandomierza poszli. Dobra, idziemy tam. Jak rozwalę tych raidersów, zanim oni opuszczą moje terytorium, to odzyskam wszystko, co mi ukradli, więc to by było fajne. O, nawet ktoś inny może ich rozwali. No i mamy oczywiście za dużą domenę, nie mamy lifestyle'a wybranego. Dobra, trzeba się nad tym skupić. Dyplomacja on ma. Więc tak, weźmiemy rzeczywiście dyplomację. Prestige plus 1, Majesty Focus, ale potem ze Stewardshipa byśmy chcieli coś takiego jak Golden Obligations. Tak, że możemy żądać zapłaty za huksy. To jest przydatne, bo jak się jakieś huksy narobią, to wtedy jak będziemy mieć haka, to będziemy mogli żądać za to pieniędzy. Jeśli oczywiście chłop jest odpowiednio bogaty. Resistance to Settlers. W Przemyślu mają problemy. Trochę ta kultura nie idzie tak jak trzeba. No, ci z Sandomierza spierdzielają, dobra. Gdzie mamy tą wojnę, w której mamy pomóc? Bo ja się już gubię w tym wszystkim. Chyba tu. Tak. Dobrze, no to w takim razie, skoro tak. To weźmy to wojsko i pomóżmy im rzeczywiście. Chociaż chyba z tego co widzę nie potrzebują naszej pomocy specjalnie. No jakoś sobie dają radę. A to wiecie co, to nawet nie idę tam. Disbandujemy to wszystko. Ok, teraz się skupmy na tym, co tu się dzieje, bo mamy za dużą domenę, to na pewno. Mamy 7 na 4 holdingi, to jest niedobrze. Teraz tak, czy ja mam jakąś żonę? No jest dopiero zaręczony. Dziewuszka ma 6 lat, więc jeszcze trochę poczeka. Ktoś chce zabić księcia Miłowita. A to jest ten, z którym mamy sojusz, tak? Nie, z Górnego Śląska. Książę Miłowit. A co mnie to obchodzi? Niech go zabijają. Dobra, nieważne. W każdym razie mamy tak. Ta babeczka tutaj ma dalej to swoje księstwo, tylko teraz jest, my jesteśmy jej liżlordem, że tak powiem. Co my możemy oddać w takim razie? 7 z 4. Ja myślę, że trzeba będzie oddać co najmniej jedno, jak nie dwa. Hrabstwa. No i wygrana wojna. Bardzo dobrze. Nie mamy w Councilu kogoś. Marszala nie mamy. Marszal najlepszy jest ten, ale on już jest moim stewardem, więc Sulistri będzie chyba marszalem, z tego wniosek. No i mamy cały czas trzy holdingi ponad ten. Żona by się przydała, bo wtedy by nam to trochę polepszyło stewardship. Tylko właśnie nie wiem jeszcze o ile nam to polepszy, bo ona jest jeszcze dzieckiem, więc nie wiadomo jakie będzie miała cechy charakteru. Możemy jakiś ten okupik zastosować bardzo ładnie. No ale trzeba komuś coś oddać. Dobra. Co my mamy, a czy, co i co, może, co chcemy w ogóle sobie zostawić, jest pytanie. Znaczy na pewno księstwo Małopolskie byśmy chcieli sobie zostawić, tak? Czyli na księstwo Małopolski składa się w tym momencie sam Kraków. A Sandomierz już jest gdzie?
Nie, też jest High Chieftain of Lesser Poland. Co my tu mamy? Dejur, właśnie. Dejur counties in High Chieftain of Lesser Poland. Kraków, Lublin, Radom, Sandomierz, Sącz, Tarnów. I stężyca jest u Chieftaina Macieja. Powiedzmy, że tak. Zostawiamy sobie Kraków, Sącz, Tarnów, Sandomierz. A w tym układzie moglibyśmy się pozbyć Radomia i Lublina, tak? No, Radomia na pewno. No, tego się możemy pozbyć. To jest w pierwszej kolejności się pozbywamy tego. Tylko komu to dać teraz? Mamy tu na dworze parę osób. Daniel z Mazowszan na przykład jest moim gościem, ale to nie. Książę Miłowicz z Górnego Śląska. A on jest... A, on jest u mnie w lochu. Za 82. Dobra, za 82 możesz jechać do domu. Good deal. Teraz jeszcze mamy takiego pana w lochu. Za 5 dyszek, bardzo chętnie przyjmę. No i taki na przykład Bezprym Świdnicki. Bardzo dobry ma... zaraz, stewardship to ma Sulistry dobry. Bezprym Świdnicki nie ma nic dobrych za bardzo. No to Sulistryjowi możemy dać na przykład Grand Titles i dajmy mu coś takiego jak Chiefdom of Saris. Dobra, to już nam się o jeden zmniejszyło, z tym, że on odpadł, bo był naszym spymasterem, tak? Teraz jeśli chodzi o spymastera, to Janisław jest najlepszy. Niech i tak będzie. Janisławie, zostajesz spymasterem. Teraz mamy o dwa holdingi domenę za dużą. Myślę, że żona jak przyjdzie, to przynajmniej o jeden nam te holdingi powiększy, możliwość posiadania holdingów, w sensie jeden więcej. Więc oddałbym albo Radom, albo Lublin, ale chyba Lublin. Oddamy komuś Lublin jeszcze, tylko jeszcze nie wiem komu. Mojemu braciszkowi? On ma jakiegoś hejra swojego? Ma. On jest trochę paranoikiem, więc chyba długo nie pożyje, ale możemy mu dać Lublin jeszcze. Niech ma. No i on teraz jest dość potężnym naszym, że tak powiem, wasalem, bo ma chyba 3 hrabstwa. No ale to nie szkodzi. No i teraz mamy jeden holding więcej niż trzeba i z tym jednym holdingiem już zostaniemy tak jak jest, bo chcę, żeby jak przyjdzie żona, to mam nadzieję, że nam to się wyrówna wtedy. A żona przyjdzie za jakiś czas dopiero, bo jest dopiero... Ile ma lat? 7 już. Dobra. O! Ten nas zaprosił do... Na ucztę nas zaprosił. No dobra, pojadę. Chieftain Ivan. Nasza następczyni siedzi w lochu, więc też może by się udało wynegocjować zwolnienie. Za lekkiego huka. Dobra. O, Przemyśl już przeszedł na polski, na polską kulturę, bardzo ładnie. No to zobaczmy. To zobaczmy, jak to wygląda.
Religijnie musimy tutaj przesłać naszego głowę naszego kościoła, czyli Milenę, do Beregu na przykład, niech tam nawraca. A kulturowo, no to jest to samo, też Bereg. To skupmy się teraz na Beregu może. Kontrolę nam podnosi gościu. O, Jerzy Piast i Olena się pobrali, dobrze.